Dzisiaj maziamy. Dzisiaj po raz kolejny gramy Fortnite'a. A dzisiaj mamy taki... No nie wiem. Patrzymy sobie na słynę. Taki mały jakby challenge. Bo gramy... Szare bronie challenge. Tak, szare bronie challenge, że mogę tylko używać szarych broni. Czyli na przykład szara bomba, nie wiem, szara M-ka, szary BM. Oczywiście kotwica i apteczki nie mają znaczenia, ale takie bronie, takie granaty to też mają znaczenie, takie jak jakieś pistolety, jakieś M-ki, pompy. Zobaczymy jak mi pójdzie, zobaczymy czy ja w ogóle coś ugram. Myślę, że takie... Może trzy gry. Ale jeżeli pistolecik, to już też chyba będzie sukces. Na razie. To już chyba w ogóle nawet jest sukces. Że mam szary pistolecik. No, tego nie mogę brać, niestety. Wezmę tylko ammo. Chcę drewno wziąć. Drewno się zbudowała. Dobra. Oby to coś było szereg w tej skrzynce. Jakaś szara broń. Jakaś szara bomba. No nie. Niestety nie. Już tak i tak chyba jest sukces, że już mam w ogóle pistolecik. Czy w ogóle uda mi się coś wygrać? Dobra. I pierwsza gra poszła beznadziejnie. Tak jak widzieliście. Dobra. Jestem z powrotem. No, już w drugiej grze. Przedostanie i lecimy sobie na... O, zielone żywe płoty. Tak to się nazywa, zielone żywe płoty. Lecimy tam. Mam nadzieję, że teraz mi będzie lepiej szło. Chociaż, że na solo nigdy mi za dobrze nie idzie. No czasami, ale na duo... Na pewno by mi lepiej szło, bo na duo... Nie, po to co na duo zawsze mi lepiej idzie. No, nie wiem dlaczego. Dzisiaj zrobiłem wideo z takim innym kolegą, ale nie nagrałem tego. A szkoda, mógłby to być win challenge, ale nas się nie przywitałem, więc... Już trudno się mówi. Może miałem coś znalazł. Proszę, coś szarego, coś szarego. Proszę szarą broń. Nic nie ma. Wydaje się, będzie to jakaś masakra. Boże, szara broń. O nie, to blisko. O, mam granaty przynajmniej. A granatami to ja nic... Nie ma opcji, że coś zdziałam. Jest! Pompa szara, najlepiej. A mi się trafiło? Bardzo dobrze mi się trafiło. Jeszcze skrzyneczka. Okej, no granaty. Jest nieźle, jest nieźle. Przerwę do mnie. Następna gra. Gra numer 3, ostatnia w tym odcinku i myślę, że to będzie krótki odcinek, ponieważ moja gra no nie zachwyca. Polecimy sobie na siorbane szuwary. Tak, wiem, nie jestem zbyt dobry w tą grę. Chociaż, że jeśli ktoś oglądał odcinek z Dumą, z moim kolegą, to wie, że mi lepiej idzie. I po to sobie też zrobiłem hike lista, czyli moje najlepsze akcje. Chociaż, że to nie są najlepsze akcje w życiu, ok? Raz była taka, graliśmy sobie po odcinku i była taka akcja, gdzie ja rzuciłem C4, chciałem klikać C4, żeby móc sobie obsłać ściany.
A on akurat w tym momencie otworzył okno i wysadziłem go w środku. I szkoda, że tej akcji właśnie nie było w tej chwili, to było zarąbiste. A postaram się lepsze akcje zrobić, jak będę następny odcinek taki robił. Nic nowego. Zapomniałam. Ale kotwiczkę mogę zabrać. Nie wiem, czy ktoś to wylądował, ale chyba wylądował. Ktoś to chyba jednak wylądował. No ja jeszcze poczekaj, co ja zrobiłem. Dobra. O, więcej tego. Zabity. 88 kopy. Myślałem, że zginę. Ale jest. Udało mi się nie zginąć. O, 32 stopień kandydatu. Małe płatki jeszcze, zarobiście. To sobie wypijemy te małe puteczki i idziemy dalej. Tylko czy coś tu jeszcze jest? Na skrzynka. Chyba jest tu na górze, wiecie? Tak, ale złoty pistolet to ja nie mogę tego brać. A szkoda. To była normalna gra, to bym wziął na chwilę. Bo to ktoś już... Wow! O ty, ale raz, ale dostałam. Dziwnowa rakietami. No, widzicie, na solo nie jestem dobry, więc nie spodziewajcie się tych dobrych gier. Zatem, aha, gość mnie wziął od pleców, to nie był ten na górze. Super. Tak, to by było na tyle, pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczki, bo już mam 6 subskrypcji i jestem naprawdę zadowolony, że w tak czasie mam 6. Mój kanał coraz szybciej się rozwija i właśnie to jest, to właśnie cieszy, wiecie. Niedługo już ma być Battlefront, nie macie się, też nagram Battlefronta. Chyba będą wszystkie kooperacje z Battlefronta, także no.